Szczęść Boże, Justyna Kędra, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Teraz trafią one do prezydenta Andrzeja Dudy. Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców wybrałby Sejm. Dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Nowela ustroju sądów powszechnych zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Debaty w Senacie nad obiema nowelizacjami zajęły w sumie 12 godzin. Głosowano nad nimi do 2:30. Za przyjęciem obu ustaw głosowało 57 senatorów, a 29 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej w głosowaniu oddalono wnioski PO o odrzucenie obu nowelizacji. Senatorowie Platformy obie nowele uznali za niekonstytucyjne i zagrażające niezależności sądów. Obie te ustawy, ta, którą procedowaliśmy wcześniej o Krajowej Radzie Sądownictwa i ta obecna, zmierzają do uzależnienia sądów i sędziów od władzy politycznej. Proszę Państwa, zastanówcie się, czy to są odpowiednie zapisy i czy to są dobre zapisy, oprócz tego, że są niekonstytucyjne. To jest w zasadzie koniec niezawisłości, niezależności sądów. Ja mam nadzieję i powtarzam, mam nadzieję, że to nie jest koniec niezawisłości sędziów. Senator Zbigniew Cichoń podkreśla, że wprowadzane zmiany w żaden sposób nie ingerują w niezawisłość sędziów. Nie widzę żadnych regulacji, które by dotyczyły wpływania na niezawisłość i niezależność sędziów. Muszę Państwu powiedzieć, że tak było, tak jest i tak będzie, że żaden prezes wydziału ani prezes sądu nie może ingerować w orzecznictwo sędziego, w sposób prowadzenia przez niego sprawy i nie może wpływać na treść wyroku. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że nowelizacja ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych to dobre zmiany, które mają poprawić funkcjonujący system sprawiedliwości. Debatujemy o ustawie, która ma usprawnić działanie sądownictwa powszechnego, która nie dotyka rudymentarnej kwestii niezawisłości sędziowskiej. To są fantazje, to co Państwo senatorowie opozycji opowiadacie. Inaczej tego nie sposób skomentować. Obie nowele Sejm uchwalił w środę. W czwartek Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zaproponowała do nich żadnych poprawek. Po głosowaniu w Senacie trafią one do prezydenta Andrzeja Dudy. Jest dialog między resortem zdrowia a ratownikami medycznymi, do których jeszcze w tym miesiącu mają trafić pierwsze podwyżki. Chodzi o kwotę 400 zł, jaką zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wzrost wynagrodzeń to główny postulat ratowników, którzy w czerwcu protestowali na ulicach wielu polskich miast. Średnie zarobki ratowników medycznych to około 2000 zł. Pensje wahają się od około 1700 zł na rękę do około 3000. Aby godnie żyć, większość ratowników pracuje w kilku miejscach. Niejednokrotnie ich miesiąc to nawet 400 godzin spędzonych w pracy. Pracujemy po 300-400 godzin miesięcznie. Chcemy, żeby to była normalna praca w normalnym wymiarze godzin za normalne, godne pieniądze. Jestem, ponieważ chciałabym sprzeciwić się temu, że muszę pracować miesięcznie po 400 godzin, żeby utrzymać rodzinę i przez to niestety, ale nie mam wystarczającej ilości czasu dla dzieci. Tłumaczyli ratownicy, którzy 30 czerwca wyszli na ulice wielu polskich miast. Domagali się nie tylko podwyżek, ale także upaństwowienia ratownictwa medycznego. Takie prace, jak deklaruje resort zdrowia, wciąż trwają. Ministerstwo Zdrowia za naszych czasów chce rozmawiać z ratownikami, takie rozmowy się toczą. Więcej, są realne propozycje podwyżek. Mamy nadzieję, że obie strony dojdą do porozumienia. Najważniejsze, że samo rozmawiają. Ministerstwo Zdrowia proponuje zwiększenie wynagrodzeń o 800 zł miesięcznie.
Podwyżka będzie przebiegać w dwóch etapach. Jeszcze w lipcu ratownicy otrzymają o 400 zł więcej. Kolejny wzrost zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Kompleksowej pomocy dla ratowników nie wyklucza poseł Tomasz Latos. Mam taką nadzieję, ponieważ ważną i ciężką pracę wykonują ratownicy medyczni, że uda się to rozwiązać nawet niejednorazowo, ale pewnym sensie kompleksowo, aby już w następnych latach ta sprawa była rozwiązana. Nie jest to proste, ponieważ pieniędzy w systemie cały czas brakuje, ma być ich coraz więcej. Staramy się o to, aby w każdym rokiem ta pula środków finansowych na ochronę zdrowia się zwiększała. Suma 800 zł to jednak dwukrotnie mniej od tego, czego początkowo domagali się ratownicy. Podwyżki to jednak nie jedyny problem, który spędza sen z powiek ministra Konstantego Radziwiłła. Jako bardzo trudną wciąż określa się sytuację pacjentów onkologicznych. W Polsce brakuje rejestru wszystkich wykonywanych operacji nowotworowych. W najbliższym czasie przy okazji ustawy o informatyzacji w ochronie zdrowia będziemy też rozmawiać o rejestrach w ogóle. W Polsce kwestia rejestrów jest tylko częściowo uporządkowana, warto to zrobić kompleksowo i to dotyczy zarówno rejestrów onkologicznych, jak i wielu, wielu innych. A w ocenie specjalistów powstanie rejestru pacjentów onkologicznych ułatwiłoby leczenie chorych oraz pozwoliło na lepsze zarządzanie pieniędzmi. Uroczyste obchody 72. rocznicy tzw. obławy augustowskiej odbędą się jutro w Gibach. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Obchody w Gibach rozpoczną się jutro o godzinie 11:30. Zgromadzeni przy kościele świętej Anny przejdą pod Golgotę, czyli na wzgórze, gdzie znajduje się symboliczny grób ofiar obławy. Tam o godzinie 12:00 rozpocznie się uroczysta msza święta. Zostaną złożone wieńce i kwiaty. Kombatanci, poczty sztandarowe, szkół oraz zainteresowane osoby będą mogły dojechać na uroczystości do Gib autokarem, który zostanie podstawiony o godzinie 10:45 na dworcu PKS w Augustowie. W tym roku przypada 72. rocznica obławy augustowskiej, zbrodni dokonanej na ludności polskiej przez wojska sowieckie, przypomina doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz z IPN-u w Białymstoku. Nie znamy losów osób, które zostały zatrzymane w wyniku działań sowieckich. Możemy przypuszczać z niemal 100% pewnością, że zostały one zamordowane, gdyż pamiętajmy, że w akcję tę były zaangażowane jednostki również NKWD i SMIERSZA. Tak więc los tych osób, Polaków, mieszkańców Suwalszczyzny, Augustowszczyzny, ale także i sąsiednich terenów, jest bardzo zbliżony do tego, co spotkało polskich oficerów w Katyniu. Dlatego też obława augustowska nazywana jest Małym Katyniem. Od lat śledztwo w sprawie obławy prowadzi białostocki oddział IPN-u. Głównym jego celem jest ustalenie liczby ofiar, a także odnalezienie miejsc ich pochówku. Dotąd nie wiadomo jednak, ilu dokładnie Polaków poniosło śmierć. Miały miejsce jeszcze grubo przed 12 lipca 1945 roku, a mianowicie tak bodajże na przełomie maja i czerwca, więc tutaj jest kwestia zaliczenia też tych osób, które wówczas znalazły się w rękach sowieckich do grona ofiar obławy z lipca 1945 roku. Polska nie może jednak liczyć na pomoc ze strony rosyjskiej. My możemy tylko ubolewać nad faktem, że nie mamy dostępu do tych dokumentów, a pozwoliłyby one raz i jednoznacznie wyjaśnić wszystkie nurtujące nas pytania i co najważniejsze, najpewniej odnaleźć miejsca spoczynku ofiar obławy augustowskiej i należycie je uczcić i upamiętnić. W lutym 2016 roku IPN odnalazł na internetowym portalu kilka tysięcy stron sowieckich dokumentów o przebiegu obławy. To najnowszy materiał, który może posłużyć do wyjaśnienia zbrodni. Obecnie trwa tłumaczenie dokumentów. Obława augustowska jest w nich nazywana operacją przeczesywania lasów skierowaną przeciwko Armii Krajowej, a także podziemiu litewskiemu. Objęła teren o powierzchni blisko 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Wciąż nie wiadomo, gdzie są groby ofiar. W ramach śledztwa IPN-u wskazano ponad 60 miejsc na terytorium Białorusi. Większość w okolicach miejscowości Kalety, które mogą być potencjalnie jamami grobowymi. Po stronie polskiej kilkanaście takich miejsc. Białoruś odmówiła pomocy prawnej w tej sprawie.
W jednym z kościołów w Starachowicach w województwie świętokrzyskim dwaj mężczyźni dopuścili się profanacji. Weszli do świątyni i urządzili libację, podczas której pili alkohol z mszalnego kielicha. Za ten czyn grozi im nawet do 2 lat pozbawienia wolności. 37-latek oraz 43-latek weszli do kościoła, otworzyli tabernakulum i wlali do mszalnego kielicha alkohol, który później spożyli. Miejsca kultu religijnego są w Polsce chronione prawem, dlatego za znieważenie przedmiotów czci religijnej grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmioty czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Całe zdarzenie mężczyźni sfilmowali swoimi telefonami. 2 godziny później policja otrzymała informację o możliwości popełnienia przestępstwa. Sytuację zarejestrowała także kościelna kamera, dlatego jeszcze tego samego wieczoru funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych. Jeden z nich miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu, drugi promil. Podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Ich sprawą zajmie się sąd. Na teraz to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Kolejne wydanie o godzinie 10:00. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.